Miért gondoljátok fontosnak, hogy megszervezzetek egy ilyen fesztivált? W Polsce muzyka patriotyczna jest bardzo marginalna. Tego się nie usłyszy w MTV, tego nie usłyszy się w popularnych mediach, dlatego bardzo ważna jest popularyzacja muzyki patriotycznej w takich miejscach jak tutaj, bo jednak są odbiorcy, którzy chcą takiej muzyki słuchać. Hallottál-e a Magyarszigetről, és ha igen, mit gondolsz róla? Oczywiście, słyszałam o Magyarszigetről, jasne, to jest dla nas największy wzór. My staramy się brać od Was przykład i z organizacji, z tego jak zaczynaliście. Na początku było Was niewiele, później były tysiące. My chcemy tak samo. Második alkalommal szerveztétek meg a fesztivált, milyenek a tapasztalataitok? Myślę, że wiele nauczyliśmy się z poprzedniego Orlego Gniazda. Poprzednio popełniliśmy dużo błędów, bo organizowaliśmy to jako pierwszy raz, więc teraz poprawiliśmy się. Widać, że organizacja jest znacznie lepsza niż w zeszłym roku i cały czas staramy się, żeby było coraz lepiej i lepiej. I tak jak mówiłam, dla nas przykładem jest Magyarszigetről. My chcemy mieć tysiące odbiorców. Czy ja jestem już drugi rok tutaj. Byłem w tamtym roku i uważam tą imprezę za udaną. Przynajmniej w tamtym roku tak wyglądała. Przyjechałem tutaj pełen nadziei, że będzie podobnie jak w tamtym roku, a widzę, że jest dużo lepiej. Przyjechałam z Litwy na festiwal ten Orle Gniazdo. Jest tu bardzo fajnie. Ludzie mogą się spotkać z całej Polski, spotkać znajomych, których nie widzą przez cały rok. Posłuchać swoich ulubionych kapel. No i dobrze się pobawić. To są najlepsze wakacje, jakie tylko mogą być. Jestem na Orlim Gnieździe drugi rok. Przyjechałem tutaj de facto pomóc organizatorom, których no, poznałem przez jakąś tam działalność na środowisku w polskiej, powiedzmy, można to nazwać no, ruchu nacjonalistycznego. Więc znamy się od paru lat. No, staramy się tutaj pomagać i go bardziej rozbudowywać. Orle Gniazdo jest taką inicjatywą, która też wychodzi do ludzi, przede wszystkim do potrzeb, jakie teraz ma społeczeństwo polskie, które się jakby nie było budzi. No, mamy Marsz Niepodległości, który przyciąga 100 tysięcy ludzi. No i takie Orle Gniazdo jest jakąś naturalną kolej rzeczy, że no, gdzieś te osoby muszą chcieć choćby się móc spotkać w troszkę w różniejszej atmosferze niż na tyle podniosłej, jaki jest właśnie 11 listopada. Tak? I... wrażenia były bardzo dobre i w głowie zrodziło się dużo nowych pomysłów a propos zrobienia festiwalu w Polsce. Bardzo mi się to spodobało. Chciałem, żeby taki festiwal odbył się w Polsce. No i wspólnymi siłami razem z przyjaciółmi zrobiliśmy to. Mi się podoba, jestem pierwszy raz, mąż mnie zaprosił tutaj. Mi się podoba bardzo, są fajni ludzie, można poznać tą kulturę. Mit gondolsz a magyarokról, illetve a lengyel-magyar kapcsolatokról? To jest temat rzeka. No. Mamy wspólną historię, bardzo długą i jesteśmy naprawdę bardzo dumni, że mamy przyjaciół w Was w Węgrach, naprawdę. Myślę, że relacje polsko-węgierskie są jak najbardziej dobre, o czym może świadczyć współpraca licznych organizacji oraz zespołów polsko-węgierskich. Myślę, że warto się powołać przede wszystkim na ostatni album Hangariki, gdzie do współpracy został zaproszony Andrzej Nowak ze Złych Psów. Odbywały się koncerty na Węgrzech w Polsce, które miały promować to przedsięwzięcie. A widać to także na licznych innych inicjatywach. Na przykład gdy byłem na Karpaty w Krakowie, to 1/3 publiki wówczas stanowili Węgrzy. I wszyscy bawili się razem doskonale. No, nie robimy tutaj niczego złego. Zachęcamy przede wszystkim tutaj do osoby z Węgier do przyjechania. No, w tamtym roku grało u nas w Polszu Wedwontal. Bardzo dobry koncert. W tym roku Romantikus Eroszak. I na pewno za rok tak samo Węgrzy zagrają. No, nie wyobrażamy sobie brak waszej obecności, ale moglibyście jeszcze liczniej przyjeżdżać, bo to zawsze chęć spotkania z wami jest bardzo dobrą rzeczą. No, poza tym no, sam nie mogę się doczekać, kiedy do was przyjadę w październiku na wasze obchody. No. Znaczy ja osobiście znam Węgrów, bo
przyjaźniliśmy się z jednym z Węgrów, bo mamy kontakty ułożone z jednym z członków z Jobbiku. Ja jestem członkiem ONR-u podkarpackiego. Także pozdrawiam kolegów z Jobbiku z Węgier. Widujemy się w tamtym roku, widzieliśmy się na Orlim Gnieździe. Dlatego nasze, uważam, relacje polsko-węgierskie są w miarę ułożone. Relacje polsko-węgierskie są bardzo ważne i bardzo się cieszę, że ogólnie poznałam Węgrów też. Cieszę się, że oni do nas przyjeżdżają, my do nich. Właśnie wczoraj grał zespół Romanticus. No i